Karol pozwala Jezusowi działać w ciszy, przekonany, że życie eucharystyczne ewangelizuje. Wierzy bowiem, że to Chrystus jest pierwszym ewangelizatorem. Dlatego trwa na modlitwie przed Jezusem, przed tabernakulum po 10 godzin dziennie. Pewny, że tam znajduje się moc ewangelizacji i czując, że to Jezus przybliża go do tak wielu dalekich braci. A my, zastanawiam się, czy my wierzymy w moc Eucharystii. Czy nasze wychodzenie ku innym, nasza służba, ma właśnie tam, w adoracji, swój początek i spełnienie. Ja jestem przekonany, że zatraciliśmy sens adoracji. Musimy to odzyskać, począwszy od nas, osób konsekrowanych, biskupów, kapłanów. Trzeba tracić czas przed tabernakulum. Odzyskać sens adoracji.